Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiem może kilka zdań o sobie. Jestem z Torunia, mieszkam w Toruniu, ale ze wspólnoty jestem z Grębocina, Góra Błogosławieństw. Choć może już nie wyglądam, ale zajmuję się tam młodzieżą. Mam nadzieję, że niedługo ta młodzież już sama zacznie zajmować się kolejną młodzieżą. I tak w zasadzie to mogłabym powiedzieć, bo to nauczanie, konferencja jest na temat Czas to miłość. Mogłabym powiedzieć, że no właśnie gdyby nie Jezus i Jego miłość, to nie byłoby mnie tutaj i mogłabym skończyć to, co chcę mówić. Ale szczerze wam się przyznam, że nie znałam, nie interesowałam się za bardzo kardynałem Wyszyńskim. Nie znałam zbyt wielu jego pism, nie znałam jego cytatów. Przygotowanie tego sprawiło, że musiałam trochę nad tym posiedzieć. Znalazłam takie trzy cytaty, które mnie jakoś najbardziej chyba zainspirowały i które pokazują też to, jakim był człowiekiem on, jak znał Boga i co dla niego było najważniejsze. To, co mówił dzisiaj ze sceny też ksiądz Dawid, to jest fragment, jeden z fragmentu z cytatu, który na Jasnej Górze w 79 roku, wielu z was, znaczy większości z was nie było wtedy pewnie na świecie, ale są to słowa, które powiedział kardynał Wyszyński. Powszechnie mówi się, że czas to pieniądz, a ja wam powiem, czas to miłość. I powiem wam, że się zastanawiałam, jak to przerobić, co Bóg ma na myśli, co On miał na myśli, jak to z tym jest, z tym czasem. I wiecie co, przyszła mi do głowy taka myśl, że miłość równa się marnowanie czasu. Bo miłość to nie jest coś, co sobie kupisz. Wiecie, ludzie biegną za pieniądzem, biegną za zdobywaniem nowych rzeczy, za nauką, nie wiem, różnych rzeczy próbujemy, różnych rzeczy chcemy, pragniemy. To jest jakby naturalne. Ale wiele z tych rzeczy, za którymi biegniemy, możemy sobie je kupić. Możemy sobie je wypracować, możemy na nie zarobić, nie wiem, na różne sposoby zdobyć. Natomiast miłości nie kupimy. Nie ma szansy. Jak ktoś będzie ze mną dla pieniędzy, no to słabo, no to nie będzie miłość, nie? Wyobrażacie sobie taką mamę, której płacą za to, że się zajmuje swoim dzieckiem? No niemożliwe, nie? Nie byłoby to miłością. No i tak sobie myślę, że właśnie tak patrząc pod kątem mamy, która rodzi dziecko, ile ona marnuje czasu na to dziecko. Na każdego z nas. Nasza mama zmarnowała czas na początku. Musiała nas karmić, tam wiecie, to przy piersi pewnie tam nie wiadomo ile godzin może spędzała, jak się darliśmy w niebogłosy, to pewnie różne rzeczy robiła. I po ludzku ona marnowała czas, ona się wtedy nie rozwijała. Ona nie chodziła do pracy. Dzisiaj świat by powiedział, kurczę, no strasznie musiała zrezygnować z siebie. Ale na tym polega miłość, że rezygnuje z siebie. I tak sobie pomyślałam a propos tego, co mówił kardynał Wyszyński, że no właśnie są te dwa rodzaje miłości. Jest ta miłość, którą głosi świat, w której siłą rzeczy się obracamy, no bo nikt z nas się nie zamyka w domu i mówi, o ja tu teraz będę z Panem Bogiem mieszkał i nikt mnie nie poruszy. Tylko normalnie funkcjonujemy w świecie i się zderzamy z tą miłością. Kontra do tego jest miłość, o której mówi Bóg. I chciałabym, żebyśmy sobie przez chwilę te dwa rodzaje miłości porównali. Wiecie, pierwszą rzeczą, którą mówi nam ta miłość w świecie, to mówi rób co chcesz. Rób co chcesz, nie patrz na innych. Ale wiecie, jak sobie odwrócimy to i pomyślę sobie, że ktoś, kto stoi koło mnie, na kim mi zależy, on będzie tylko myślał o tym, rób co chcesz, nie patrz na innych. No to jaka jest moja rola wtedy? Gdzie jest miejsce dla mnie? Druga rzecz, o której mówi miłość ta światowa, ty jesteś najważniejszy. Tylko ty się liczysz. Wszyscy powinni się do ciebie, tobie się podporządkować. Wszyscy powinni robić tak, żeby tobie było dobrze. Kolejna rzecz, walcz o swoje. Nieważne jakimi sposobami. Walcz o swoje, żebyś osiągnął sukces, żebyś osiągnęła to, czego chcesz. Nie wiem, podoba ci się czyjś mąż, nieważne. No to zawalcz.
Tak, mówi ta miłość, która jest w świecie. Najważniejsze, żebyś to ty był szczęśliwy, nieważne jakim kosztem. Też kolejna rzecz, nie musisz się poświęcać, nie musisz z niczego rezygnować. Gdyby nie rezygnacja, to wielu z nas by tutaj nie było, no bo właśnie nasi rodzice, myślę, że wielokrotnie rezygnowali. Ja pamiętam, wiecie, taką sytuację jako dziecko, gdzie, no pochodziłam z takiej, raczej byłam w takiej biednej rodzinie, u nas zawsze wielu rzeczy brakowało, brakowało też czasami i jedzenia. I pamiętam taką sytuację, kiedy jedliśmy obiad i moja mama oddała mi, położyła mi na talerzu mięso, które ona miała zjeść. No ja to wzięłam, zjadłam, normalnie, no to po prostu mama mi dała. I tak było kilka razy. I ja jako dziecko pomyślałam sobie, że moja mama nie lubi mięsa. I dlatego mi to mięso daje. I pamiętam, potem była jakaś impreza rodzinna i ktoś tam moją mamę częstował i ja powiedziałam, ale nie podawajcie mamie mięsa, bo moja mama nie lubi mięsa, bo ona zawsze oddaje mi. I ja sobie wtedy uświadomiłam, bo widziałam minę mojej mamy, że nie dlatego mi oddawała to mięso, że go nie lubi, tylko że chciała, żebym ja jadła. I pewnie mało z was czegoś takiego doświadcza dzisiaj, bo żyjemy w zupełnie innych czasach, w innym świecie. Ale chodzi mi o to, że no właśnie miłość to jest rezygnacja. To jest to, że ja z czegoś zrezygnuję, ja czegoś nie będę mieć z tego tytułu, żeby ktoś inny miał. A miłość rodziców jest mega w tym, jakby myślę, że nie do ogarnięcia. Że nikt nie zrozumie, dopóki nie zostanie matką i ojcem, pewnie na czym ta miłość tak naprawdę polega do dzieci. I miłość według Jezusa. Miłość według Słowa Bożego. To co mówi święty Paweł. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Świat mówi, rób co chcesz. I tak naprawdę Biblia też mówi, rób co chcesz, bo wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Bo jak będę robić wszystko, co mi wolno, to będę ranić innych. Jak będę patrzeć tylko na siebie, to wokół mnie zostaną zgliszcza. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Kolejna rzecz, którą mówi Jezus. Uważaj drugich, święty Paweł, ale pod natchnieniem Ducha Świętego, uważaj drugich za wyżej stojących nad sobą. Uważaj drugich, każdego człowieka. Wiecie, my mamy takie ciśnienie, każdy z nas ma. Ja chcę być pierwszy, ja chcę być zauważony. O, fajnie by było, jak gdzieś przyjdę, to żeby zauważyli, że jestem i mnie fajnie przywitali i tutaj jakoś tak, no ojeny, się zajęli. A Biblia mówi, uważaj innych za ważniejszych od ciebie. Umiesz ustąpić miejsca? Umiesz zejść z piedestału? Ja wielokrotnie nie umiem. Straszne to jest. Pycha nasza góruje często nad tym. Ale to, co mówi Słowo Boże, jest prawdą, bo Bóg się nie myli. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Tu to może jeszcze jakoś tak, jak myślimy sobie o tym, że bliźni to jest mój przyjaciel. No, dla przyjaciół, dla bliskich zawsze chcę, żeby było dobrze. Więc to jeszcze jestem w stanie jakoś tam go kochać. Ale Jezus idzie krok dalej. Kochaj swoich nieprzyjaciół, módl się za nich, bądź dla nich dobry, wyższa szkoła jazdy. Myślę, że jak nam się tak jednostkowo czasami uda, to jest super, mamy wtedy wow, satysfakcję, udało mi się, byłam tam, nie wiem, miła dla kogoś, kto mnie nie lubi, ale super. No to raz, dwa, a Jezus nie mówi raz, dwa, trzy razy w życiu, zawsze taki bądź, zawsze taka bądź. Kolejna rzecz, przebaczaj. Myślę, że to jest mega wyzwanie często w różnych rzeczach, w których się zmagamy, w różnych sytuacjach, które się w naszym życiu pojawiają, bo siłą rzeczy, jak ktoś nam wyrządza krzywdę, to co też mówi świat, masz prawo mu odpłacić. I jakim prawem, jakim cudem tu ci będzie ktoś coś robił nie tak, jak ty chcesz? Weź mu tam dzida, zmów się z kimś i dajcie mu popalić, albo zróbmy jakiś hejcik w necie. Teraz środki są takie, że za moich czasów to nikt o tym nie myślał, a teraz możemy zniszczyć człowieka kilkoma wpisami, nie? Wszyscy myślę o tym doskonale wiemy. A Jezus mówi przebaczaj, bez względu na wszystko. I wiecie dlaczego mówi przebaczaj? Nie dlatego, że chce nas, o was tak pomęczę, pocisnę, żeby wam tam było gorzej, żeby wam było trudno. Mówi przebaczaj dlatego, że wie, że jeśli nie przebaczysz, to będziesz zgorzkniałym, smutnym człowiekiem i będziesz uwięziony w tym swoim braku przebaczenia,
a jeszcze będziesz związywał tego, któremu nie przebaczyłeś. Bo on też będzie odczuwał wciąż od ciebie, że coś jest nie tak. Jezus chce, żebyśmy byli naprawdę wolni. Nie pseudo-wolni, ale żebyśmy naprawdę byli wolni. Dlatego przebaczaj, jeśli chcesz wolności. I też to, co mówi święty Paweł w hymnie o miłości. Miłość nie szuka swego. Szukamy swego, nie? Ja szukam. O kurczę, jak szukam. W różnych sytuacjach. Właśnie, żeby inni się dostosowali, żeby myśleli tak jak ja, że jak ja mam jakiś pomysł, to żeby oni zrobili właśnie dokładnie tak, jak ja bym chciała. A jak tego nie robią, to o, jakie są zderzenia we mnie samej. A Jezus mówi, miłość nie szuka swego. Chciałam wrócić na chwilę teraz do kardynała Wyszyńskiego, bo on, kiedy też wypowiedział te słowa, czas to miłość, to powiedział też coś takiego. Bo my wszyscy, jak tu stoimy, i to dzisiaj dotyczy się również nas, jesteśmy owocem ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy. On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca Niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce twojej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości ojcowej, Bożej. A na umocnienie tej prawdy posłał Bóg Syna swego wołającego Ojcze, jako znak, że Ojciec miłuje. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg naprawdę ukochał nas pierwszy. Nasi rodzice nie mieli żadnego pojęcia, że my będziemy siebie nie znali nawzajem, a Bóg już miał plan. Jak zakładał świat, On wiedział, kiedy się urodzisz. On wiedział, jaki będziesz, jaka będziesz, jaki będziesz miała nos, jakie będziesz miała uszy, jaką będziesz miał klatę, będziesz zbudowany, niezbudowany. On to wszystko wiedział. I ukochał cię pierwszy. I jesteś tutaj, jesteś na świecie, dlatego że On cię ukochał. Nawet nie dlatego, że twoi rodzice tego chcieli, bo On był pierwszy. I co więcej, Jego miłość dla ciebie jest za darmo. Możesz całe życie mieć Go, powiem brzydko, gdzieś. Możesz całe życie być odwrócony, odwrócona do Niego plecami. Jego miłość cię nie zmieni. Wiecie, to jest dla mnie coś niewyobrażalnego, bo my często kochamy za coś. Kocham bo, kocham jeśli, kocham gdy, kocham coś tam. A Jezus kocha dlatego, że jesteś. Bóg Ojciec kocha dlatego, że jesteś. I Jego plan dla ciebie jest milion razy lepszy niż ten, o którym sobie ty nawet dzisiaj myślisz. Ale to czasami boli takie to formowanie. Kiedy, wiecie, tak sobie pomyślałam nawet, że kiedy się ugniata ciasto, kiedy się robi chleb albo coś tam, to trzeba tak się trochę nad tym ciastem poznęcać, żeby z tego wyrósł piękny chleb. I tak jest z nami. Pan Bóg czasami nas formuje, nas ugniata. To czasami nie jest miłe. Czasami boli. Ale powiem wam, że efekt piorunujący. Warto. Ta miłość Jezusa jest wymagająca, jak się na nią spojrzy z jednej strony, ale jak się wejdzie w to głębiej, dalej, to widzimy zupełnie inną perspektywę. Ja pamiętam, zanim poznałam Jezusa i myślałam sobie o 10 przykazaniach i myślę, że większość z was miała nawet takie podejście. Kurde, te przykazania to jest jakaś porażka. Niczego nie wolno. Tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób. Matko, no nic nie można. Ale jak sobie spojrzysz na to od tej strony, że to jest coś, co ciebie chroni, przed tym, żeby innym nie wyrządzać krzywdy, żeby wszyscy wokół byli szczęśliwi, to perspektywa się zmienia. Wiecie, prosty przykład. Myślę, chłopaki, chociaż może dziewczyny też, ale chłopaki bardziej się będą znali na tym. Wyobrażacie sobie, panowie, taką sytuację. O, teraz mecz ostatni Polska-Anglia. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że nikt z zawodników nie zna zasad. Wpadają na narodowy i myślę, że jakby nikt nie znał zasad, to z narodowego by nic nie zostało. Nikt z nich nie bawiłby się dobrze.
Dopiero wtedy, kiedy pojawiają się sędziowie, kiedy odgwizdują, wiadomo, przeginają, ale oni nie są specjalistami, nie są najlepszymi sędziami, bo Bóg jest najlepszy. Dlatego Jego prawo jest najlepsze. Dopiero wtedy, kiedy pojawiają się zasady, kiedy pojawią się jakieś ramy, to jesteśmy w stanie bezpiecznie bawić się, cieszyć się, nie wiem, podróżować, cokolwiek funkcjonować, żyć. Potrzebujemy tego i po to też Bóg dał przykazania. Właśnie dlatego, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy się nawzajem nie poobijali, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Jeśli spojrzę od tej strony na przykazania, to mam zupełnie inny ogląd sytuacji. To nie jest coś, co mnie ogranicza. To jest coś, co sprawia, że mogę być wolna. Bo wiem, do jakiego punktu mogę się posunąć, żeby ktoś inny przeze mnie nie cierpiał. Myślę, że mało jest takich ludzi na świecie, chyba że mają jakąś, nie wiem, psychikę chorą, którzy celowo, specjalnie chcą innym wyrządzać krzywdę. Z natury tacy nie jesteśmy. Więc Bóg o tym wie, to On stworzył naszą naturę i też po to daje nam te przykazania właśnie, żebyśmy mogli się we właściwych rejonach poruszać. Czekajcie, muszę sobie tutaj. O, jeszcze jedna rzecz ważna, myślę. Jezus z miłości do każdego z nas zrobił wszystko. I gdybyś był jednym albo jedną osobą na świecie, to przyszedłby po to, żeby umrzeć za ciebie. Dlatego, że cię kocha. I twoje grzechy nie robią na nim wrażenia. Wiecie, najgorsze jest to, że czasami tkwimy w takim myśleniu, że o Jen, ja to już mam takie grzechy i tyle, że bez sensu w ogóle, nie? Tam do spowiedzi, czy nie, to dla mnie już nie. Gwarantuję ci, że na Jezusie twoje grzechy nie robią żadnego wrażenia. Byli inni, lepsi przed tobą. A Jego miłość jest niezmienna. Możesz naprawdę nie wiadomo co wyczyniać. Na Nim to nie robi wrażenia. On będzie czekał. Ale jest taki fragment, który mnie zawsze zastanawia i gdzieś się nad nim pochylam. Z listu do Rzymian. Z 8 rozdziału jest napisane tak. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wymienione jest prawie wszystko. Czyli nie ma niczego, albo prawie niczego, co może nas odłączyć od miłości Boga. Bo czasami ludzie mówią, ja nie czuję. Ja nie wierzę, ja nie wiem, że Bóg mnie kocha. Ja tego nie odczuwam, ja tego nie doświadczam. Ja gdzieś tam słyszałem, ale nie wiem. I tutaj brakuje jednego słowa w tym fragmencie. Ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe. Nie ma rzeczy przeszłych. Czyli jest coś, co może odłączyć nas od miłości Chrystusa. Przeszłość. Co mam na myśli? No właśnie może to, że w przeszłości ktoś ci mówił o Bogu, że On jest zupełnie inny niż jest i uwierzyłeś temu, a nie temu, jaki jest Bóg. Ponieważ wiemy o tym, że Bóg jest Ojcem, może miałaś taką relację ze swoim Ojcem, że przerzucasz to na Boga i myślisz sobie o Nim. Drań, kat, ktoś, kto się nie interesuje, ktoś, kto jest nieobecny, ktoś, komu nie zależy na moim życiu. Może jeszcze inne rzeczy się wydarzyły. Może właśnie trwałeś albo trwasz jeszcze w grzechu. I to się zaczęło kiedyś tam. Więc ta przeszłość, dopóki nie przyjdziesz dzisiaj, teraz do Jezusa z tym, co tobie się wydaje mega nie do przeskoczenia, On dzisiaj jest gotowy to wziąć. I od dzisiaj możesz doświadczać Jego miłości. To jest też mega, słuchajcie, a propos tego, co mówił Wyszyński, że czas to miłość, że dla Boga nie ma czasu. Czujecie to? Dla Niego jest zawsze teraz. My sobie liczymy, nie? Tu zegarki, tam dzień, tu kalendarz, coś. A dla Boga jest zawsze teraz. Zawsze jest ten dobry czas, żeby do Niego przyjść. I On jest zawsze ten sam. Konstans. Nie zmienia się. A propos tego chciałam też jeszcze jeden fragment z kardynała Wyszyńskiego przytoczyć. Coś, co powiedział tutaj. Jego pierwsze zapiski, kiedy został więziony tutaj w tym miejscu. Kto z was jeszcze nie był, jego celi obejrzeć, to zachęcam, żeby pójść.
niesamowita rzecz a propos czasu i tego marnowania czasu, bo można go marnować na dwa sposoby. Właśnie z miłością, dając go innym, zapominając o sobie, a można zrobić jeszcze coś innego. I niesamowitą rzecz, mówi kardynał Wyszyński. Rozpoczynam więc życie więźnia. Słowa tego używać nie można, gdyż otoczenie moje protestuje. To nie jest więzienie. Postanawiam sobie tak urządzić czas, by zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. Postanawiam sobie tak urządzić czas, by zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. I dlatego po mszy świętej rozpocząłem lekturę kilku książek na zmianę, by rozmaitość tematu chroniła od znużenia. Wiadomo, macie inne życie, nikt z nas nie jest uwięziony, nikt z nas nie jest zamknięty w jakiejś celi i nie wiadomo, co dalej będzie się działo. Nikt z nas nie ma takich wrogów, którzy by nas chcieli gdzieś tam zamknąć i wyalienować ze społeczeństwa. Natomiast to, co mówi kardynał Wyszyński, postanawiam sobie tak urządzić czas, by zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. Często, wiecie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, faceci pewnie mniej, bo to my babki mamy te tam, nam się kręci w głowie wszystko, myślimy na tysiąc sposobów, o tysiącu tematach i o matko, jak jesteśmy zmęczone tym. No taka prawda, no tak, ksiądz, no co? No. Więc to jest strasznie męczące i wiecie, kiedy nie mamy zorganizowanego czasu, to zaczynamy go marnować na pierdoły. Ile czasu potraficie na fejsie stracić? Ja wiem, co gadam, przecież sama, znaczy Bogu dzięki, ktoś mi zhakował konto i nie mam już fejsa, bo mi się nie chciało zakładać. Więc aleluja, jestem wolna, ale potrafiłam, słuchajcie, 2 godziny siedzieć. I ja sobie tłumaczyłam, że ja czytam świetne rzeczy. O, przecież tu sobie poczytałam, tu ktoś coś fajnego zamieścił, o, tu się dowiedziałam nowej rzeczy. Jak zamykałam tego fejsa, to nic nie pamiętałam z tego, co tam czytałam. Ale 2 godziny minęły. I wiecie, jakby no, totalne bezmózgowie. Niczego się nie nauczyłam, straciłam 2 godziny. Mogłam w tym czasie zrobić coś pożytecznego, a niestety tego nie było. I jakby kardynał Wyszyński doskonale wie, ci, którzy mają problem z czystością, kiedy nie masz zajęcia, to wiemy, co się dzieje. Pozwalasz, żeby jeśli nie myśli, to twoje emocje, a jeśli jeszcze w tym czasie marnowania tego czasu takiego niefajnego oglądasz jakieś rzeczy, no to wszyscy wiemy, jak to płynie. Więc czas rzeczywiście to miłość, bo ten czas to też miłość do samego siebie. Jeśli nie będę dbać o siebie, o to, żeby nie marnować tego czasu w zły sposób, właśnie na jakieś bezsensowne rzeczy, no to jest szansa, że będę umiał kochać innych. Bo nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ale ja się złapałam na tym, tak się przyczepiałam do tego fejsa, sorry, ale złapałam się na tym, że kiedy siedziałam na tym fejsie i czytałam jakieś rzeczy, przeglądałam i ktoś do mnie dzwonił, to ja nie odbierałam. Bo coś czytam. Rezygnowałam z relacji. Nawet jak to był ktoś mi bliski. Czujecie, jaka schiza? Jakieś głupie urządzonko, rzucę zaraz, jakieś głupie urządzonko stało się ważniejsze niż relacja z człowiekiem. Czujecie to? Porażka. I jak potem mam kochać innych, kiedy nie umiem zrezygnować z głupiego pudełka dla rozmowy z człowiekiem? Oczywiście zawsze można oddzwonić później, no pewnie, że można, ale może ten ktoś potrzebował teraz usłyszeć twój głos. Może ten ktoś teraz potrzebował się z tobą spotkać. Pozwalamy się po prostu poddawać takim rzeczom, nie? Pierdoły biorą górę nad naszym życiem i potem się dziwić, że ludzie nie umieją kochać. Że jak coś się psuje, to wywalam, nie? Zmieniam relację, szukam kogoś innego. Nie próbuję walczyć, nie próbuję umierać, nie próbuję rezygnować z samego siebie. Bo Jezus zrobił najwięcej. Umarł z miłości. Myślę, że niewielu z nas będzie miało takie doświadczenie, albo jak najmniej, żebyśmy musieli umrzeć z tego tytułu, że oddamy za kogoś życie. Ale nawet gdybyśmy to zrobili, to i tak nie będzie równe temu, co zrobił Jezus. Bo Jezus umarł za każdego z nas, jak byliśmy grzesznikami. Kiedy nie wiadomo, jakim bagnie siedzieliśmy. On tak i tak, wisząc na krzyżu, przepraszał Ojca. I mówił, Tato, i za Niego też Cię przepraszam. Tato, i za jej grzechy też Cię przepraszam. Tato, nie patrz na Niego przez to, co robi albo co będzie robił za lat.
2000. Ja teraz cię za to przepraszam. Żadna śmierć nikogo z nas nie jest w stanie zrobić czegoś takiego. Patrzę na czas. Muszę kończyć już do brzegu. Chciałabym was zachęcić do tego, żebyście przemyśleli właśnie to, czy doświadczacie Bożej miłości i czy może nie zdarzyło się coś takiego w przeszłości, albo jeszcze może trwa, co sprawia, że nie doświadczacie tej miłości. Jest tu bardzo wielu księży, więc zachęcam was, żebyście korzystali z sakramentu pokuty, może po prostu, żeby porozmawiać, żeby wyrzucić coś, co może nie mieliście odwagi powiedzieć nigdy nikomu, a coś, co się dzieje. Może właśnie takie, może szarpie was to, że z jednej strony chcielibyście pójść za Bogiem, a z drugiej strony jest jakiś hamulec. Powiedzcie o tym. Kiedy ktoś patrzy na to z boku, widzi zupełnie inaczej, o wiele łatwiej jest rozwiązać taką sytuację. I na koniec życzę wam wszystkim, sobie też, żebyśmy dobrze marnowali czas. Dziękuję. Katarzyna Sobaś, wspólnota Góra Błogosławieństw i Przyjaciele. Gdyby ktoś chciał porozmawiać, zapytać, sprawdzić, czy nie ma Facebooka, jak najbardziej jest. Widzicie na wyciągnięcie ręki. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. Mam jeszcze prośbę, żebyśmy mogli się pomodlić takie 3 minuty przed pójściem w grupy. Potrzebuję kilku studentów. Myślę o tych, którzy znają ten utwór. Chciałem, żebyśmy nauczyli się takiego prostego utworu z pieśni, która nazwana jest, dla Żydów jest to księga najpiękniejsza z pieśni, Shir HaShirim. Najpiękniejsza z pieśni, czyli pieśń nad pieśniami. Wszystkie księgi to pieśni, ale jest taka pieśń nad pieśniami, mówią Żydzi. I tam miłość woła człowieka i mówi do mnie, do ciebie, pokaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć twój głos, z ukrycia wejdź i z nocy pozwól, żebym uczynił dzień. Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos twój piękny, z ukrycia wyjdź i z nocy uczyń dzień. Kto zna, chce śpiewać, zachęcam. Ja nie jestem taki sentymentalny, jestem bardzo wrażliwy, ale gdyby ktoś chciał na przykład pomóc sobie i może zamknąć oczy, to powiem wam, że ostatnio mi to pomogło. Trochę śmiałem się z tego, byłem na spowiedzi namiotowej w Warszawie. Mówię, mam takie grzechy, że muszę do Warszawy to wieść. Nie, żartuję. I wchodzę, a to franciszkanin, a jesteśmy u franciszkanów. U kapucynów. Ojciec Mirek strzela foty, czyli na pewno ma fejsa. I wyobraźcie sobie spowiedź, a do mnie ojciec Tadeusz chyba mówi, bracie, zamknij oczy. Ja mówię, jeny, jak to brzmi. Siedziałem tam z tymi zamkniętymi oczkami, ale uwierzcie, mi pomogło. Tak też można nawracać swoje zmysły. Spróbujemy? Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos twój piękny, z ukrycia wyjdź i z nocy uczyń dzień. Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos twój piękny, z ukrycia wyjdź i z nocy uczyń dzień. Spróbujemy? Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos twój piękny, z ukrycia wyjdź i z nocy uczyń dzień. Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos twój piękny, z ukrycia wyjdź i z nocy uczyń dzień. Pokażemy mu swą twarz dzisiaj? Spróbujemy? Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos twój piękny, z ukrycia wyjdź i z nocy
i z nocy uczy Cię. Ostatni raz. Pokaż mi swą twarz, daj usłyszeć głos Twój piękny. Z ukrycia wyjdź i z nocy uczyń Cię. Dziękuję, Kamila, Justyna, duszpasterstwo Źródło.